Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. Witamy Państwa na antenie Republiki. Witam w towarzystwie naszych komentatorów. Z nami są dzisiaj Jacek Lizinewicz. Dzień dobry, Cezary Krzysztopa. Dzień dobry, Jacek Wrona. Witam Was serdecznie. Patrzę do dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i okazuje się, że ten pan, który błysnął, umieszczając w sieci filmik z tymi tam tańczącymi ze słuchawkami na uszach, budzi jakieś dodatkowe kontrowersje. Czym zajmuje się radny, który udostępnił nagranie z kampusu? Mikołaj Wasiewicz, który opublikował w internecie wulgarną piosenkę z kampusu Polska Przyszłości, jest jednocześnie radnym i lobbystą w Sejmie. Z rejestru podmiotów lobbingowych w MSWiA wynika, że Wasiewicz uzyskał ten wpis w grudniu 2023 roku. Zaś z wykazu w Sejmie można się dowiedzieć, że jest lobbystą przy Wiejskiej od 5 stycznia. Z pewnością nie powinno się być radnym, jednocześnie lobbystą. Pytanie tylko, czy osoba ta wykonuje rzeczywiście jakieś konkretne działania lobbingowe, zastanawia się profesor Antoni Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych. Pan Rzeczpospolita pytała o to zainteresowanego. Mówi tak, rozumiem, że łączenie funkcji radnego z wpisem na listę lobbystów może budzić pewne wątpliwości, dlatego pragnę podkreślić, że obecnie nie podejmuję żadnych działań, które mogłyby być postrzegane jako konflikt interesów, wyjaśnia Rzeczpospolitej. Wpis na listę lobbystów miał jedynie na celu umożliwienie swobodnego poruszania się po Sejmie oraz uczestniczenia w niektórych spotkaniach i wydarzeniach. No i tam jeszcze szczegóły dotyczące tego, co to za firma. Okazuje się, że firma, która tam jest wpisana do tego rejestru, konkretna firma Solution for Business spółka z o.o. pod tą nazwą, choć z lekko zmodyfikowaną literą, z literą S, na końcu słowa Solution kryje się firma zajmująca się sprzedażą fotowoltaiki, powiązaną z jedną z byłych puckich radnych. Czy właśnie na rzecz tej spółki formalnie lobbuje Wasiewicz? Na to pytanie nie odpowiedział nam ani on, ani wspomniana firma. No proszę bardzo. No ale przynajmniej wszyscy się dowiedzieliśmy, że najważniejsze jest, żeby ze słuchawkami na uszach krzyczeć to, co krzyczeli. Za chwilę do tego się jeszcze będziemy odnosić. Panowie, jakiś komentarz, jakieś zdziwienia? No tak, no może na przykład Cezary Krzysztopa. To, że jakaś firma może sobie wybrać pana Wasiewicza, bardzo, że tak powiem, rozrywkowego uczestnika debaty publicznej w charakterze lobbysty, mogłoby dziwić, gdyby nie to, że inne firmy zajmujące się tym takim biznesem eko wybierają nawet ministrów do tego, żeby lobbowali za odpowiednimi rozwiązaniami. Najwyraźniej jest to jakaś strategia marketingowa, która, skoro widzimy zalew różnego rodzaju wiatraków i elektrowoltaik, prowadzi jednak do jakiegoś rozwoju branży. No to nie, no co tutaj, to jakiś tam radny gdzieś tam se pojedzie na kampus Polska, wejdzie se na jakieś jedno, drugie, ale są tacy, co to w ogóle sobie posłów mogą wysłać do Sejmu, tam finansują ich kampanie wyborcze, w ogóle ludzie z branży na przykład śmieciowej, żeby tak daleko nie szukać od programów Piotra Nisztora na naszej antenie, więc w ogóle co to kogo dziwi, myślę, że w ogóle nie ma problemu najmniejszego. Co tam dobrego u was słychać, Jacek Wrona? No dużo dobrych rzeczy, zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, więc u mnie trochę dziatwa tutaj jest zajęta, bardziej komisarzowa, opędzanie dziatwy, nie, czyli takie rzeczy oczywiste, dużo wydarzeń, no bo były i uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej, zbliżają się dożynki częstochowskie, zbliża się spotkanie Klubu Gazety Polskiej, no więc można powiedzieć jakieś tam lekarze się umówiłem, więc na pewno życiowych dużo się życiowo dzieje i bardzo fajnie, bo człowiek czuje się potrzebny jeszcze mimo swojego wieku i ułomności. Mimo swojego wieku, powiedział emeryt, taki emeryt z tych młodszych emerytów. No, dzięki temu, że w czasach młodszych służył nam wszystkim jako oficer policji CBŚ. Przypomnijmy, jeśli ktoś nie wie, dlaczego Jacek Wrona jest na emeryturze w tak młodym wieku. Jacku, Jacek Liźniewicz, co tam dobrego u ciebie? U mnie stabilnie, że tak powiem, ale zaskakuje mnie, że trzeba lobbować za wiatrakami i fotowoltaiką, bo Donald Tusk swego czasu mówił, że
wiatrak jest ważniejszy niż czołka, panel na dachu ważniejszy niż rakieta, więc ciekawe, ciekawe, że to trzeba jeszcze za tym lobbować i lobbystów słać do Sejmu. Ale może to chodzi o konkretny panel, żeby był ważniejszy niż rakieta. Konkretny panel, żeby był w konkretnym miejscu, a w ogóle to chodziło tylko o to, żeby sobie mógł spokojnie człowiek wejść do Sejmu i uczestniczyć w różnych takich spotkaniach. Dobrze, tak, bo Jacek powiedział, że panel ważniejszy niż tam czołki, rakieta. Myśmy słyszeli niedawno coś podobnego, za chwilę o tym kilka zdań. Czy pamiętają Państwo zapewnienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Bodnarowców, Tuska i wszystkich innych przedstawicieli tej władzy, że względem księdza Olszewskiego nikt nie stosował żadnych tortur, żadnych nielegalnych działań na granicy prawa albo poza granicami? Otóż, jak twierdzą prawnicy księdza Olszewskiego, służby no nie były w stanie na proces sądowy dostarczyć nagrań z monitoringu, mogących udowodnić, że nikt żadnych szykan względem księdza nie stosował. Tego, co się działo na stacji Orlen i tego, co się działo w PDOZ, czyli pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, materiał dowodowy w postaci nagrań wideo, a tam są kamery, nie został przekazany. Wszyscy udają, że nie wiedzą, o co chodzi, ale ja to w piśmie procesowym do sądu skieruję, bo takie nagrania są. One są przechowywane w dość specyficzny sposób i będziemy o to wszystko wnioskować. Jak to jest możliwe? Mówiliśmy o tym na naszej antenie, ujawniliśmy list, za chwilę go zacytujemy. No, słyszeliśmy wtedy, przecież tu nic takiego nie miało miejsca, to nieprawda. Jakieś pisma wysyłało ABW, jakieś pisma wysyłały różne inne instytucje, więc że wszystko było w jak najlepszym porządku. Przecież wystarczyłoby pokazać monitoring ze stacji Orlenu. Ta stacja istnieje, wiadomo, że ona istnieje, wiadomo, że ksiądz tam był. Myśmy rozmawiali z posłem chyba dzień później, który tę stację odwiedził. No, okazuje się, że w państwie, w którym to tak są szczegółowo prowadzone w tej chwili wszystkie te badania, gdzie przyglądamy się tam wszystkim tym sprawom, co to Szczerba z Jońskim non-stop w nich siedzą, nie można odnaleźć monitoringu ze stacji benzynowej, na której dwa tygodnie wcześniej wydarzyło się coś albo nie wydarzyło, jak twierdzi ABW, i nie jest w stanie tego znaleźć i dostarczyć do sądu prokuratura i największa polska służba specjalna? A może te nagrania faktycznie są, tylko jest na nich nie to, co chcieliby ci, którzy twierdzili, że wszystko było w porządku. Koniec końców, bodnarowcy Tuska nie są w stanie zaprzeczyć słowom księdza Olszewskiego, a te przypomnijmy. Konwój wjechał na sygnale na Orlen. Mnie w kajdankach zaprowadzono do WC na stacji, a po opuszczeniu WC funkcjonariusze ABW zamawiali sobie hot dogi, a ja stałem skuty na środku sklepu na stacji. Ludzie robili mi oraz funkcjonariuszom w kominiarkach zdjęcia. Prosiłem też, by kupiono mi coś do jedzenia. Było już po 12, ale dowiedziałem się, że oni nie karmią. Pierwszy posiłek zjadłem po 60 godzinach, gdy do sądu mecenas przyniósł mi paczkę od brata. Pierwszy zaś kontakt z nim miałem po 20 godzinach. No więc może po prostu zapomnieli, mają, wyłożyli na biurko i zapomnieli, no może to z tego powodu. Przypomnijmy, działalność bodnarowców nie dotyczy tylko i wyłącznie tego rodzaju działalność, tylko i wyłącznie księdza Olszewskiego. Również zatrzymywanych i przetrzymywanych już blisko pół roku innych osób związanych z tą sprawą, między innymi urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Przypomnijmy, co mówił ojciec jednej z nich. Także próbują wymusić na nią pewne zeznania, które by obciążały ich przełożonych. Muszę powiedzieć, że córka jest bardzo taka twarda, ma taki charakter, że się nie poddaje. Do listy ofiar reżimu bodnarowców Tuska dołączyć ma w tej chwili Michał Woś. Jego przestępstwem miało być to, że z Funduszu Sprawiedliwości dofinansował zakup przez Centralne Biuro Antykorupcyjne systemu pomagającego łapać przestępców. System nazywa się Pegasus. Michał Woś wczoraj wypowiadał się na ten temat. Prokuratorzy usiłowali mi postawić zarzuty absolutnie kuriozalne, ale ja wysłuchałem jeszcze raz tego bełkotu. Jakoby wzmacnianie siły państwa, przekazanie dofinansowania na narzędzie służące wykrywaniu przestępczości, łapaniu złodziei, łapówkarzy, pedofilów, zabójców i szpiegów, jakoby to narzędzie i dofinansowanie na takie narzędzie było naruszeniem interesu publicznego. Panie
Warto się nad tym zastanowić i spojrzeć na to z pewnej perspektywy. Istniejący w polskich przepisach prawa fundusz. Fundusz, na który składają się pieniądze uzyskiwane od, no nazwijmy to w ten sposób, od przestępców. Te pieniądze mają trafiać do funduszu po to, żeby on służył ofiarom przestępstw w przyszłości. Czy tego rodzaju pieniędzy nie można wydać na narzędzie dla instytucji państwa polskiego, żeby zapobiegać kolejnym przestępcom, żeby łapać przestępców, którzy popełniają całą masę różnych przestępstw, o których mówił tutaj Michał Woś. Rządząca obecnie ekipa nie zarzuca Wosiowi, że pieniądze, które znalazły się w Funduszu Sprawiedliwości, miały trafić do jego kieszeni, czy kieszeni jakichś jego, czy powiedzmy do skrytek w mieszkaniach, które na słupa sobie zakupił, bo wiemy, że istnieje zupełnie inna sprawa dotycząca Sławomira Nowaka, gdzie podobnych historii, czy podobnych historii akurat Sławomirowi Nowakowi, bliskiemu współpracownikowi Donalda Tuska, prokuratura zarzuca. Nie, w tym wypadku nic takiego nie istnieje i nie ma mowy o żadnych tego rodzaju zarzutach. Chodzi o to, że Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało o tym, żeby przeznaczyć pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu, który jest w stanie łamać szyfrowane komunikatory, których bardzo często używają przestępcy. Tego dotyczy zarzut. Dwóch stand-uperów z Koalicji Obywatelskiej, duet Szczerba i Joński, wrzucają kolejne tematy dotyczące zakupów, jakich dokonywało państwo polskie. W tym wypadku chodzi o sprawy dotyczące Agencji Rezerw Strategicznych. My nie mówimy tu o kimś, kto przejechał na czerwonym świetle, czy źle zaparkował samochód. Mówimy o człowieku, który za czasów Prawa i Sprawiedliwości robił grube przekręty. Zarzuty prokuratury są bardzo poważne. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia, a za przekroczenie uprawnień do 10. Dodajmy, że zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mają również te osoby, co do których ABW nie było w stanie, czy mają mieć zarzuty te osoby, w których sprawie ABW nie było w stanie dostarczyć choćby nagrań ze stacji benzynowej, żeby pokazać, czy przypadkiem nie wydarzyło się tam to, o czym mówią te osoby. Przygotowywane są działania, czy grunt pod kolejne nielegalne, czy zarzuty, tym razem kwestie dotyczące odebrania finansowania partii politycznej, największej w Polsce partii politycznej, która zwyciężyła, czy zdobyła największy wynik w ostatnich wyborach. Te działania są nielegalne, ale i tak są przygotowywane. Jeśli bez zastanowienia ktokolwiek podejmie za 48 godzin decyzję, że przy tych nadużyciach, przy tym przepompowywaniu pieniędzy, przy tym ogromnym złodziejstwie i finansowaniu kampanii polityków PiS-u zostanie przyjęte sprawozdanie, to będzie oznaczało, że każdy może robić wszystko. Oczywiście konferencja prasowa, nawet przedsięwzięcie takie jak Campus Polska, wytrzyma każdą bzdurę. Wypowiedzieć ją może dowolny polityk i dowolna osoba. Jednak co Krajowe Biuro Wyborcze twierdzi na temat tych właśnie zarzutów stand-uperów Koalicji Obywatelskiej? Nie tylko ich, bo przecież oni wykonują jedynie polityczną wolę swoich przełożonych. Krajowe Biuro Wyborcze, czyli organ znajdujący się wewnątrz Państwowej Komisji Wyborczej, stwierdza, że... Dokonując oceny zgodności gospodarki finansowej komitetów z przepisami kodeksu wyborczego, Państwowa Komisja Wyborcza nie może dokonać rozszerzającej wykładni przepisów, których naruszenie skutkuje odrzuceniem sprawozdania, ponieważ w demokratycznym państwie prawnym zakazy nie mogą być interpretowane rozszerzająco. No i tutaj powinna być taka gwiazdka, no chyba że Szczerba z Jońskim w przerwie między jedną czy drugą kiełbaską, czy jednym drugim czyszczeniem basenu stwierdzą coś innego. Wszystko to dzieje się oczywiście pod hasłem ośmiu gwiazdek, jechania PiS, politycznych igrzysk, które służyć mają odwróceniu uwagi. Uwagi od tego, co jest prawdziwym programem politycznym rządzącej w tej chwili koalicji pod wodzą Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników. To nie pomyłka, to nie nieudolność, to sens i sedno rządów tego ugrupowania. Polityczni mocodawcy, zagraniczni patroni rządzącej w Polsce ekipy od bardzo dawna bowiem domagają się spowolnienia polskiego rozwoju
gospodarczego, osłabienia polskich podmiotów, polskiej gospodarki, zatrzymania budowy polskiej infrastruktury w kluczowych dziedzinach, bo poprzednie 8 lat w tej kwestii stanowi istotne zagrożenie dla ich strategicznych interesów. Oczywiście nikt tego głośno nie powie. Oficjalnie wszyscy się kochamy i oficjalnie jesteśmy częścią jednej wielkiej, uśmiechniętej europejskiej rodziny, ale w rzeczywistości gra interesów i konkurencja między państwami odbywa się właśnie przede wszystkim w dziedzinie gospodarki i przede wszystkim w dziedzinach związanych z infrastrukturą, bo te rzeczy raz zbudowane pozostają na długo. Stąd w zasadzie codziennie informacje, od choćby takie jak te dotyczące Poczty Polskiej. Z poczty skoncentrowanej na listach, czyli realizującej model biznesowy sprzed 5 wieków, przeistoczymy się w firmę kuriersko-digitalowo-finansową. Mówi człowiek, który tą firmą rządzi, uzasadniając zwolnienie wielkiej liczby pracowników tej instytucji. Będzie to rozwój poprzez zwijanie. To ta sama bajka, ta sama opowieść, to samo kłamstwo, które słyszeliśmy od początku tak zwanej postkomunistycznej transformacji ustrojowej. Żebyśmy mogli stać się państwem silnym, musimy zrujnować swoją własną gospodarkę, wyprzedać ją za bezcen tym, którzy w swoich państwach realizują konkurencyjne interesy, a oni po wykupieniu za tą złotówkę przedsiębiorstw czy rynków, czy części zdolności produkcyjnych znajdujących się na terytorium Polski, po prostu ją wygaszą, przestaną produkować po to, żeby nie tworzyć konkurencji względem swoich własnych firm, instytucji zdolności produkcyjnych, a nas po prostu traktować będą jak ludzie, którzy mają pracować po to, żeby kupować produkty, które wytwarzane są gdzieś indziej. Ten model funkcjonował przez lata i wygląda na to, że nowy menedżer Poczty Polskiej myśli o tym dokładnie podobnie. Musimy się rozwijać poprzez zwalnianie ludzi i zwijanie swoich zdolności działań. Jeszcze opowiadać będzie przy tej okazji, że to będzie nowy model, inny niż ten tam sprzed 5 wieków, bo przecież doręczanie przesyłek to coś zupełnie innego niż doręczanie listów. Polityczne deklaracje nie tylko ludzi, którzy są menedżerami z politycznego poparcia swoich szefów, realizują ich wizję, a wizja szefów wygląda dokładnie tak jak deklaracja Donalda Tuska w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzja dotycząca kolei w żaden sposób nie może wykluczać żadnego miasta. Natomiast myśmy zrezygnowali z tego pomysłu, który nie był racjonalny, czyli kolei dużych prędkości, szprych, które wykraczały poza skalę Polski. Wykraczały poza skalę Polski. No bo Donald Tusk najwyraźniej uważa, że to wykracza poza skalę Polski, żeby Polska posiadała sieć kolejową, która będzie obsługiwała całe terytorium Polski, w którym z dowolnego miejsca w Polsce w 2 godziny będzie można się dostać do centralnego punktu w Polsce. W ogóle stworzenie tego centralnego węzła kolejowego w innej wypowiedzi Donalda Tuska uznane zostało za najbardziej kontrowersyjną część pomysłu. Co, przepraszam bardzo, w tym jest kontrowersyjnego? Jaka to jest kontrowersja, żeby przebudować, czy w zasadzie odbudować po czasie zaborów, a w zasadzie to po prostu zbudować, bo od czasu zaborów ta kolej i ta sieć kolejowa w Polsce nie wyglądała tak, jak wyglądać powinna w silnym, jednolitym państwie. I to właśnie oznaczać miało stworzenie tej koncepcji szprych, które koncentrować się będą w jednym miejscu. Zdaniem Donalda Tuska to jest po prostu kontrowersyjna koncepcja, z której należy zrezygnować. Przy tej okazji, zgodnie z tą koncepcją zwijania Polski, słyszymy brednie, takie jak te wygłaszane przy okazji Kampusu Polska w sprawie sieci drogowej. Przypomnijmy, choć mówiliśmy o tym już w poniedziałek, bardzo proszę. Trzeba hamować inwestycje w drogi. Idziemy siłą inercji i już są pomysły, żeby dublować ekspresówki bez zważania na bardzo silne tendencje, które pojawiły się w ostatnich latach, które są związane z demografią. Zaczyna brakować kierowców, więc nie ma potrzeby budowy dróg wysokiej przepustowości. To jest kwestia demografii. Nie należy budować zbyt wielu dróg w Polsce, ponieważ rodzi się za mało kierowców. Demograficzne powody. No oni tak najwyraźniej na serio mówią, choć na serio pewnie zdają sobie sprawę, że po prostu muszą znaleźć jakieś uzasadnienia tego, że mają Polskę zwijać, a nie ją rozwijać. Słyszymy również brednie w sprawie wyższości związków partnerskich nad inwestycjami w obronność, albo co najmniej stwierdzenie, że to są tak
samo ważne rzeczy, przypomnijmy, pani poseł Kotula. To jest też ciekawy aspekt, że część osób mówi, są dzisiaj inne ważniejsze rzeczy, bo sytuacja geopolityczna, bo wojna na Ukrainie, mówią, teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo, musimy dozbroić armię i tak dalej. Czym, jeśli nie kwestią bezpieczeństwa, jest dzisiaj kwestia związków partnerskich? To jest po pierwsze kwestia bezpieczeństwa, godności i podstawowych praw człowieka. To jest uregulowanie prawa do wspólnego życia osób, które od lat ze sobą żyją, mieszkają wspólnie, przede wszystkim wychowują dzieci. Wspólnie przede wszystkim wychowują dzieci. Tak, no, na serio opowiadają tego rodzaju rzeczy. Może to jest to samo, co w istocie polityka obronna. Efektem tych wszystkich prób uzasadniania rzeczy, których uzasadnić się racjonalnie nie da, nie przyznając, że się po prostu zwija Polska, jest to, że jednocześnie mówi się o tym, że nie wolno budować, nie należy budować dróg, bo są problemy demograficzne. Stwierdzenie, że istnieją problemy demograficzne i jednocześnie domaganie się, żeby zabijanie dzieci nienarodzonych było jedną z podstawowych właściwości tej nowej rzeczywistości, jaką starają się nam imputować, tworzyć ci ludzie. Efektem są no, w gruncie rzeczy smutne i kompromitujące dla Kosiniaka-Kamysza, człowieka, który miał przecież przed chwilą wielkie szanse we wrześniu jeszcze zeszłego roku zostać premierem centroprawicowego rządu realizującego rozwój Polski. Te sceny urządza mu Donald Tusk, jego partia, jego koledzy. Właśnie pod tym hasłem i w wyniku tych absurdów, przypomnijmy to z kolei ostatnie godziny. Powitajmy na scenę Rafał Trzaskowski oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielkie, wielkie brawo! Pozwólcie, że zaczniemy. Drodzy Państwo, przed Wami Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony. I bardzo, bardzo Was proszę... Powtórzę raz jeszcze słowa Jana Pietrzaka wypowiedziane w zeszłym tygodniu na antenie naszego programu. To, co wielu uważa za błędy koalicji 13 grudnia, to sens rządów tego środowiska. Nie są to żadne błędy, to świadome działanie. To, co powiedział Jan Pietrzak, my uważamy za błędy, to są ich najlepsze pomysły. Działania, które przykryte mają być polityczną awanturą, przedstawieniem osiągnięć państwa polskiego jako jego porażek, bezprawia jako rzekomej praworządności. Praworządności interpretowanej tak, jak oni ją rozumieją. W tej rzeczywistości wulgarny bluzg pod adresem wyborców największej w Polsce partii jest wybitnym tekstem kultury, jak powiedział ostatnio poseł Śmiszek. Całość tych działań, tych bredni, tych bezsensownych opowieści, tych powodów do śmiechu to w gruncie rzeczy odwracanie uwagi od jednej fundamentalnej, kluczowej rzeczy. Ta ekipa zwija Polskę na wiele różnych sposobów. Robi to konsekwentnie, codziennie, pewnie w tak wielu polach, że nie jesteśmy w stanie ich jednocześnie wszystkich monitorować. I w tym kontekście obowiązkiem wolnych ludzi, wolnych Polaków jest znalezienie politycznej odpowiedzi na tak prowadzoną politykę, zwijanie państwa. I właśnie dlatego wczoraj w Poznaniu pod siedzibą Platformy wolni Polacy skandowali hasło, które no być może właśnie jest taką odpowiedzią. Hasło, które warto zapisać na dłużej i skandować częściej. Nie bać Tuska. Nie bać Tuska! 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 I właśnie o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy. Nie bać Tuska to z całą pewnością, ale przede wszystkim mieć świadomość tego, z czym mamy do czynienia. Tych przestrzeni, w których państwo jest zwijane, jest tak dużo, że no tylko osoba no niespełna rozumu może uważać, że nie jest to działanie kontrolowane, że nie jest to wypadek przy pracy, a sens wykonywanej właśnie pracy. Cezary Krzysztopa. No, nikt już w zasadzie nie pyta o 100 konkretów Donalda Tuska, bo połowa Polaków doskonale wie, że jego modus operandi to jest kłamstwo na każdym kroku, a druga zdaje sobie sprawę z tego, że nie było żadnych obietnic wyborczych składanych na poważnie.
tylko coś w rodzaju takiego chłapu rzuconego komuś, kto mógłby się na to nabrać, a jedyną prawdziwą obietnicą wyborczą Donalda Tuska jest 8 gwiazdek. I że to bardzo mocno podkreślano, istota na kampusie Polska, gdzie jednocześnie dyskutowano bardzo poważnie i, że tak powiem, z miedzianym czołem o mowie nienawiści. W związku z czym to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, tak naprawdę no można powiedzieć, że ma jakieś swoje aspekty groteskowe, no bo z jednej strony co ci rozliczacze usiłują coś rozliczyć, czy kogoś rozliczyć, to przychodzi mecenas Lewandowski i, że tak powiem, ich ośmiesza, tych wszystkich profesorków, wszystkich mądrali, którzy szeroko klepani z zagranicy są przekonani o swojej niesamowitości. I im się to nie udaje. No, mecenas Lewandowski ośmiesza ich na każdym kroku, albo nie wiem, tam Stanowski wyciśnie im artykuł tak, że z tego artykułu zostanie kubka popiołu. To jest, ma to aspekt groteskowy, ale z drugiej strony można powiedzieć, że konsekwencje tego aspektu groteskowego ponoszą ksiądz Olszewski, czy to urzędniczki ministerstwa, były urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, które jako, że udało już się je zamknąć w aresztach wydobywczych, są takimi ostatnimi przykładami tego, że jakiejś takiej sprawczości tego reżimu. W związku z czym nie może reżim ich wypuścić, nie może, że tak powiem, w żaden sposób ulżyć ich sytuacji, ponieważ oni są ostatnimi przykładami tego, że ten reżim coś może. I dlatego warto pamiętać o tym, że oprócz tych groteskowych aspektów są też aspekty bardzo smutne. A to wszystko w ogóle jest tylko i wyłącznie odwracaniem uwagi od tego, co mówiłeś, Michał, na temat zwijania Polski, zwijania polskiej gospodarki, bo to jest jakby istota działania. Cała reszta służy maskowaniu tej oczywistej prawdy. I tak powiem ci szczerze, wydaje mi się, że naszą odpowiedzią niekoniecznie musi być odpowiedź na podobnym poziomie, co zaprezentowała młodzież na Campus Polska, ale raczej to, że jeżeli wy jesteście tymi, którzy zwijają Polskę, to my mamy propozycję na to, jak tą Polskę rozwijać. I czy my jesteśmy w stanie, czy ta propozycja jest w stanie zdobyć, że tak powiem, większość w Polsce, tego nie wiem, bo niestety spora część Polaków, w tym niestety sporo młodych Polaków, zostało tak obudowanych, oblepionych takimi różnymi emocjami bardzo negatywnymi, bardzo mocno uwarunkowanych negatywnie na... No to nie chodzi nawet o Prawo i Sprawiedliwość, tylko w ogóle na rzeczy, które takie postulaty rozwoju Polski, że może się nie udać. To znaczy może się okazać, że jednak większość Polaków została przekonana, że nie warto tej Polski mieć, że lepiej zostać, nie wiem, wiceniemcami, którzy rozpuszczą się w Unii Europejskiej. Natomiast na pewno nie wolno z tego powodu opuszczać rąk, trzeba o to walczyć. Ja wydaje mi się, że kawa nie wyklucza herbaty i że problem polega na tym, że działania, o których no, wspomniałeś w tej chwili, a również przed chwilą mówimy o tym na naszej antenie, będziemy mówić dzisiaj również, czyli wszystkie te rzeczy, których symbolem jest właśnie to wyprowadzenie księdza Olszewskiego na stacji po to, żeby stał się jakimś pośmiewiskiem, no, upokorzenie go w pewien sposób i szerzej, bo to jest tylko symbol, i szerzej traktowanie w ten sposób ludzi, którzy właśnie uważają, że państwo polskie powinno się rozwijać, atakowanie ich, ośmieszanie ich, zastraszanie w gruncie rzeczy jest metodą, którą skutecznie, konsekwentnie od lat realizuje środowisko polityczne Donalda Tuska i Donald Tusk sam, który wskazuje poszczególne grupy społeczne, grupy Polaków, których należy wyśmiewać, których należy traktować w ten sposób. I myślę, że dlatego hasło "nie bać Tuska", które wypowiedziane zostało w Poznaniu, znaczy literalnie tyle, ile ono znaczy. Nie wolno dać się zastraszyć, nie wolno się bać tej idei, nie wolno się bać tych
ośmiu gwiazdek nie wolno się dać wprowadzić w kanał, w którym właśnie hasło tych wszystkich pacjentów ze słuchawkami na uszach z cypisem puszczanym do środka mózgu spowodowałoby, że my przestaniemy myśleć o rozwoju państwa, które jest nam powierzone kolejnym pokoleniom po tym, jak przez 120, w gruncie rzeczy, jak dobrze policzyć, to przez prawie 200 lat państwa polskiego nie było i nie byliśmy w stanie go budować. Właśnie dlatego uważam, że nie należy bać się tego w gruncie rzeczy państwowego, politycznego terroru i dlatego właśnie uważam hasło nie bać Tuska za hasło absolutnie natchnione, które powinniśmy zapamiętać z tego właśnie powodu, bo ono literalnie znaczy to, co znaczy, a że się kojarzy z tym, co oni robią, to może właśnie dlatego, Piotr Lisiewicz, ludzie w Poznaniu od lat są w stanie nazywać rzeczy po imieniu w tej postkomunistycznej rzeczywistości. Myślę, że to jest jedno właśnie z takich haseł. Jacek Liźniewicz, twój komentarz. Ja was trochę pogodzę, bo też uważam, że żeby jakby być skutecznym, to trzeba odkłamać rzeczywistość w Polsce, zacząć mówić prawdę i ta prawda musi docierać do ludzi. A żeby tą prawdę powtarzać, trzeba mieć odwagę i się nie bać. Jeżeli się człowiek nie będzie bał i będzie sobie porównywał rzeczy, to i będzie w stanie wygłaszać swoje racjonalne przemyślenia, to tym prędzej pewnie rząd Donalda Tuska, który jest generalnie oparty na kłamstwie, pewnie przejdzie do historii. To też na przykład kwestia na przykład tej dotacji i tego, czy tam to była kampania, czy nie była, czy te czeki i tak dalej. No to przecież racjonalny człowiek pamięta, nie wiem, że albo brał udział kiedykolwiek w dożynkach organizowanych przez tego czy innego marszałka, widział, kto siedzi w pierwszym rzędzie, widział, kto przemawia ze sceny, tak? Widział plakaty o odblaskach, o ile dobrze pamiętam, tak. Adama Struzika, bo to o odblaskach było, tak, nie? Pewnie ktoś, kto działa w straży pożarnej, no to też się gdzieś tam lokalnie, to też się zaśmiewa, bo sobie przypomina, jak to, jak dawali, jak trzeba było walczyć o sprzęt za czasów PSL-u, kiedy tam Waldemar Pawlak tym wszystkim kręcił i też nie robił kampanii wcale jako szef ochotniczych straży pożarnych. No i można kogoś przekonywać, że to nie była kampania, a to w wykonaniu PiS-u to była i że to jest... I że to wcale nie jest to samo. No, czy to, tylko, że ktoś z siebie po prostu robi idiotę i przy okazji robi idiotę ze swoich wyborców, im to wmawiając. I te sprawy są co i róż. Tak? No nie, przed wyborami słyszeliśmy o tym, że wycinane są masowo polskie lasy i wywożone do Chin. No i to w pierwszym półroczu wzrost o 50% drewna do wywożonego do Chin. No to pytanie teraz do takiego Leminga, który to powtarzał. Czy to było, czy to jak to było z tymi lasami, czy jak to jest, że Donald Tusk kontynuuje? Bo do każdej tego rodzaju informacji po prostu jest albo dołączona gwiazdka, albo nie. Znaczy 8 gwiazdek. Tak. Jak jest dołączonych 8 gwiazdek, to dobrze, a jak nie ma dołączonych 8 gwiazdek, to niedobrze i co tu drążyć. Jacek Wrona, poproszę o komentarz, bo już zaraz rozmowa polityczna. No, lud zazwyczaj domaga się chleba i igrzysk. I jest to rzecz normalna, no, nie ma co tego potępiać. Tutaj akurat tak, no chleba będzie coraz mniej, igrzysk nie będzie, no bo to jest rzecz oczywista. Zostały ponure bachanalia, nie? W których to działa się na tych najniższych instynktach, na tych emocjach takich prymitywnych i to wygląda. I to ja akurat tu popieram całkowicie Jacka, bo odwagą przede wszystkim będzie tłumaczenie i pokazywanie przede wszystkim młodym ludziom, bo tak jak mówię, ja cały czas powtarzam, że ja to raczej już po tej drugiej stronie i duża część tych rzeczy, które nastąpią, no mnie nie dotyczy. Nawet w przestrzeni jakby, czy w przestrzeni krótkoterminowej, ze względu na to, że proszę zobaczyć, miały być akademiki za złotówkę, a wczoraj sobie czytam, że na Śląsku w niektórych miejscach miejsce w akademiku z 850 zł wzrosło
do 1700. I to są właśnie konkrety. Trzeba mówić, zobaczcie, macie, chcieliście, chcącemu nie dzieje się. Wybory mają konsekwencje i powtarzamy to zawsze w tym programie. Jacku, dokończę jeszcze i rozmowa tak, polityczna. Minister edukacji, zaczyna się rok szkolny. Przecież zdajecie sobie, moi drodzy, że nie dostaniecie się na żadne dobre, normalne studia, jeżeli nie będziecie pobierali korepetycji, bo już są klasy w różnego rodzaju stopniach, tam czy w średniej, czy w podstawowej szkole, gdzie chodzą na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, które Jacek, dziś są tam. Ale po co to? Ale po co to? Ale powiedz rodzice... po co to w ogóle na studia iść? Po co to się kształcić? Do wyrywania szparagów czy do zbierania szparagów naprawdę nie jest potrzebne wykształcenie, a przynajmniej trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Rozmowa polityczna, wracamy za parę chwil. Proszę zostać z nami.